jesteś świetny, a on z tym harmonijką. O teraz, teraz Marcin. Słuchajcie, czy zagrasz gitarę podobną, bo ty będziesz grał teraz na gitarze Olek? A All Blues Davisa grasz? Nie. Na przykład? Nie, może grać, to się pyta. Ale mam w sensie, nie, to może zagrać. To jest proste. Nie, that's Marcin. Marcin. Dobra, Marcin, trzymaj. I co? Udało ci się nastroić? Tak. A jakie to są, grubości? Ja wyrzuciłem je, wiesz? Pierwsza jedenastka, chyba druga piętnastka, 22 trzecia. A od jedenastki się da? Tak. Mówię, że to jest za 3 grosze. Lepki stroj to zabierz. Proszę? Lepki stroj. Lepiej? Co prawda też. Ja to gram na... będą przeszczały. Teraz jeszcze za cieńszy. Co prawda, reklamy to są grube. Takie rzeczy to ja zrobiłem. Ja w swoich mam ósemki. Co? Ale tak ciekawie brzmią, nie? Cienkie, ale tak to będzie komarowo. Ja to będzie będzie uciekać w stroje chyba. Ale metalowo to tak się nie tego, nie puszczamy, nie? No i tak puszczamy, żeby puszczamy. Niektóre to Missing Notes. Nie, ale czekaj, ale ktoś to powinien... Ale czekaj, ostatnio ktoś gdzieś czytałem, że... Czekaj, to było tak sformułowane, że... to się grają te nuty, które nie słychać. Coś takiego. Ale jest jakaś szansa, żeby to w własnym usiłem nastroić? Ja nie potrafię. Jakiś taki tunel, no to coś chyba nie jest. To już chyba Olek tego nie... Czyli mówisz, że one strony kołeczki są wyrobione. Nie, ja podam te kołeczki. No bo tak jest. Kołeczki, a już są ze starym, to są ze starym. Ale być może będzie lepsze. A słuchaj, byłaby szansa, żebyś to nie sprawdził. Tak, to jest najomne. Chyba nie było szczęścia. Będzie lepsza odczucia tam. Jak ty będziesz grał na nim. Sprawdzi, bo
Co?